No, na nasze spotkanie przyjął zaproszenie pan minister, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, pan Krzysztof Jurgiel. Witamy bardzo serdecznie. Państwa, ja wyjaśnię, dlaczego sobota i południe, bo nie specjalnie dla nas po tygodniu sejmowym zgodził się przyjechać i będzie uczestniczył w dzisiejszym spotkaniu. Również szefa regionu, pana posła Andrzeja Adamczyka. I oczywiście bywalca bardzo częstego naszej ziemi miechowskiej, senatora Bogdana Pęka. Proszę Państwa, debata będzie dzisiaj składać się z wystąpień pana ministra i pana senatora i ewentualnie oczywiście widzimy, że sporo osób, które reprezentują rolnictwo i są zaangażowane w rozwój rolnictwa, będą mogły uczestniczyć w debacie, bo mamy czas. Więc ja oddaję głos Andrzejowi Adamczykowi, który wprowadzi nas w debatę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otóż to jedna z wielu zaplanowanych debat, jedna z wielu wizyt. Ta debata, ta dyskusja o kondycji polskiego rolnictwa odbywa się dzięki inicjatywie lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Pan Krzysztof Świerczek tutaj zabiegał o organizację tego spotkania i pan Wojciech Pęgiel. Myślę, że to jest dobra inicjatywa, bo gdzie jak gdzie, ale w Miechowie rozmawiać na tematy rolnictwa powinniśmy stale. Co to oznacza? No myślę, że co najmniej raz do roku w takiej debacie powinniśmy tutaj wziąć udział. A dzisiaj debatę prowadzi, czy głównym animatorem tej debaty jest nie byle kto, bo dzisiaj animatorem tej debaty jest jeden z niewielu ekspertów w Polsce znających problemy rolnictwa tak głęboko i tak szeroko. Pan Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, to osoba absolutnie najbardziej kompetentna w tym zakresie i myślę, że to dzisiejsze spotkanie, ta dzisiejsza prezentacja, która będzie odnosiła się do stanu, do kondycji polskiego rolnictwa, ale przede wszystkim do tego, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, poszerzy nasze horyzonty, naszą wiedzę na ten temat. Prawo i Sprawiedliwość posiada swój program rolny. Prawo i Sprawiedliwość, jak żadna inna partia, program dla państwa, także w przestrzeni programu rolnego stale uaktualnia. W przypadku rolnictwa osobą odpowiedzialną za nasz program jest właśnie pan poseł Krzysztof Jurgiel, pan przewodniczący Krzysztof Jurgiel. Stąd też mając nadzieję na ciekawe informacje, ciekawą dyskusję, przekazuję głos i bardzo proszę pana posła. To znaczy ja chciałem powiedzieć, że tutaj Bogdan jest fachowcem wieloletnim od rolnictwa, także wspólnie już działamy od kilkunastu lat w polityce i też byliśmy w parlamencie, podejmując wspólne działania w interesie Polski. Może kilka słów o sobie. Pochodzę z województwa podlaskiego, z rodziny rolniczej. Pod Białymstokiem rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Teraz tam brat jest na gospodarstwie, a już od 25 lat mieszkam w Białymstoku. W 1980 roku oczywiście, jak większość Polaków, działałem w ruchu Solidarność, byłem wiceprzewodniczącym w regionie białostockim. Jestem inżynierem rolnictwa i budownictwa. Jest to specjalizacja wynikająca z geodezji. W 1994 roku byłem szefem sztabu wyborczego w Białymstoku, zostałem wiceprezydentem, później prezydentem miasta Białegostoku. Od 1997 roku byłem prezydentem, ale też parlamentarzystą i od tego czasu jestem w Sejmie, w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tymi problemami zajmuję się. W 2001 roku powstało Prawo i Sprawiedliwość jako partia ogólnonarodowa. Prezes poprosił grupę osób, żeby ja kierował przygotowaniem programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Od tego czasu
właśnie Prawo i Sprawiedliwość jako partia ogólnonarodowa też ma swoje propozycje, jeśli chodzi o rolnictwo. Ponieważ jest sporo osób, które zajmują się rolnictwem, na pewno znacie Państwo Bogdana Pęka, to na pewno Wojciechowskiego, Janusza Ardanowskiego, Krzysztofa Kowalczyka. To są osoby, które pełniły funkcje w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale też są w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szanowni Państwo, dzisiaj, jak wiadomo, rolnictwo, gospodarka żywnościowa jest to obszar, o którym można mówić długo. Dzisiaj na początku chciałbym zwrócić uwagę na te sprawy, które obecnie są najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich od 2014 roku. Powiem, jakie są nasze główne założenia, jeśli chodzi o program rolny. Tutaj dotyczy to w szczególności finansowania rolnictwa, bo wiem, że bez pieniędzy to się za dużo nie da zrobić, ale też przede wszystkim chciałbym, żebyście Państwo zadawali pytania, czy swoje wypowiedzi, które pozwolą z tego skorzystać. Natomiast odnosi się do tego, co się obecnie dzieje, to o czym mówi na spotkaniach rząd, minister Kalemba, jego zastępcy. Chcę tutaj pokazać na jednym ze slajdów, na czym polega te takie mówienie nieprawdy, mówiąc delikatnie, i wprowadzanie rolników, polskich rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w błąd, bo chcę powiedzieć, zakończone w Brukseli negocjacje, które skończyły się 7 i 8 lutego. Była to w jakimś sensie porażka naszego rządu, jeśli chodzi o obszar rolny. I po drugie, no to tego skutek tego będzie, jeśli ten rząd się utrzyma, że nastąpi pogorszenie realizacji zadań wynikających z programu rolnego. Tutaj macie Państwo dokumentem, który będzie opisuje te cele, są wspólne ramy strategiczne. Jest 11 celów tak zwanych tematycznych. Ja je później pokażę i te cele, jednym z tych celów jest rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że Unia zakłada, że tutaj powinna być aktywny udział społeczności lokalnej. No, społeczności lokalnej powinny reprezentować izby rolnicze, związki zawodowe, no ale u nas, jeśli chodzi o Polskę, to izby rolnicze są bardzo upolitycznione. W zasadzie tym obszarem zawiaduje Polskie Stronnictwo Ludowe i ich głos izb rolniczych jest naprawdę nie bardzo w tym obszarze słyszalny. Także tym pierwszym dokumentem będzie umowa partnerstwa i Komisja Rolnictwa, bo rolnictwa śledzi dokładnie te dokumenty. 15 stycznia rząd przyjął propozycję rozwiązań. My teraz to analizujemy i w kwietniu mamy spotkanie komisji poświęcone właśnie treści wspólnych ram strategicznych. Na podstawie wspólnych ram strategicznych będzie umowa partnerstwa. I to będzie drugi moment, w którym minister Kalemba i rząd będzie mógł zrealizować te obietnice, o którym mówił na tym wystąpieniu z premierem Tuskiem, kiedy to prezentowali ten sukces w Brukseli 7 i 8 lutego. I na dole macie Państwo te trzy obszary, a więc wieloletnie ramy finansowe, polityka spójności, wspólna polityka rolna. Wieloletnie ramy finansowe to, co zostało uzgodnione w Brukseli 7-8 kwietnia, a potem pokażę, jakie zostały uzgodnione liczby. No jest to budżet 2014-2020. I tutaj Komisja Europejska proponowała budżet w wysokości 1,025 mld euro. Natomiast wynegocjowano, czy też przycisku nacisku Niemców, pani Merkel i premiera Anglii, zostało 960 miliardów euro.
Tylko powiem tutaj, że następne dwie polityki, które mogą dotyczyć rozwoju i do rozwoju tutaj tego powiatu, w którym jesteśmy, jest to wspólna polityka rolna. Tam będą przewidziane dwa filary, a także polityka spójności. Polityka spójności powinna być tą polityką, która dla takich powiatów właśnie jak Mniechów może być szansą w tych następnych 6 latach, ale szansą wtedy, jeśli nasz rząd, minister rolnictwa dokona odpowiednich zapisów, a także podziału tych środków tak, aby one mogły być wykorzystane przez miasta właśnie do 20 tysięcy mieszkańców. Mniechów ma około 12 z tego, co słyszałem. I to jest nasza rola. Rola posłów, rola organizacji społecznych, i rolniczych, ale też państwa, żeby na te spotkania, które organizują przedstawiciele rządu, chodzić i tam zabierać głos i domagać się takich programów, które będą prowadziły do rozwoju między innymi Mniechowa. Tu mamy te cele tematyczne, to co mówiłem w tej strategii europejskiej, jest ich 11. Jest jeden cel, który dotyczy rolnictwa, podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego, i to jest ten zapis, który umożliwia realizację pewnych zadań. To są te ramy finansowe. Z tego na rolnictwo i obszary wiejskie 373 miliardy euro, w tym na płatności obszarowe, ja mówię tutaj o całej skali Unii Europejskiej, 277 miliardów, natomiast jeśli chodzi o politykę spójności, 325 miliardów. I z tych środków Polska wynegocjowała, jeśli chodzi o politykę spójności, 72 miliardy euro. Ogłoszono to jako sukces, z tym, że w obecnej perspektywie mamy 68 miliardów euro, z tym, że wpłacamy do budżetu przez te 7 lat 24 miliardy, a teraz będziemy musieli wpłacić 40, czyli 16 miliardów więcej, plus doliczając inflację z tamtych lat, to powinniśmy minimum dostać prawie 90 miliardów euro. Wtedy można powiedzieć, że dostaliśmy podobne warunki. Natomiast ogłaszanie tutaj sukcesu i pewnej radości, że tak się udało, moim zdaniem nie jest zasadne. Jest to wprowadzanie opinii publicznej w błąd. I tutaj, jeśli chodzi o ten wynegocjowane 72,4 miliarda, od razu na początku powiem, Prawo i Sprawiedliwość i w poprzedniej perspektywie, i w obecnej mówi, że na rolnictwo powinno pójść 25%. W poprzedniej perspektywie z tych 68 też zapisaliśmy 25%, a więc to 17 miliardów. Niestety no, Platforma i Polskie Stronnictwo Ludowe, prowadząc politykę przez te ostatnie 7 lat, ograniczyło te środki do 9%. Wiąże się to z tym oczywiście, że samorządy, jak zresztą wszędzie widać, nie mają środków na inwestycje infrastrukturalne, na inwestycje techniczne, natomiast i społeczne infrastruktury. I to jest jeden z powodów tego, że na wsi zaczęło się odczuwać brak pieniędzy, brak środków na poprawę jakości życia. Myślę, że ten rząd nas tutaj prowadza w błąd. Do roku 2000, w tej perspektywie finansowej 340 miliardów, ale podział był stosowany według tak zwanej metodologii berlińskiej. Co to znaczy? Cała pula środków na politykę spójności była dzielona na państwa, w których PKB, czyli produkt krajowy brutto, był mniejszy od 75% średniej europejskiej. Tych regionów było 84. Po 7 latach 16 regionów wypada, a więc ta pula 325 powinna być dzielona na 68 regionów. Ale pani Hibner, która nas, jak wiecie państwo, reprezentowała jako komisarz, wprowadziła 3 rodzaje regionów. Były regiony poprzednio tylko słabiej rozwinięte, które miały mieć przyspieszony rozwój
tak jak tutaj Małopolska i przyspieszony do średniej europejskiej PKB, no to wprowadzono regiony przejściowe, gdzie PKB jest od 75 do 90 miliardów i lepiej rozwinięte powyżej 75 do 90% i te powyżej 90%. Skutkowało to tym, że Polska zamiast otrzymać około 100 miliardów euro, bo tak by wtedy nam wynikało, otrzymała tylko 72,4, ale no, Tusk ogłosił wielki sukces, że te środki otrzymaliśmy.